Ewa Karolewicz, witam Państwa i zapraszam na skrót informacji z miasta. Przed uczniami czas ważnych decyzji. Trwają nabory do gimnazjów i liceów. Narodowe Święto 3 Maja i Dzień Flagi. Jak świętowaliśmy? Zagraliśmy dla Mai. Za nami wielki koncert charytatywny. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Eliminowała wady ówczesnego ustroju, ale i tak spisano ją zbyt późno. Dokładnie 225 lat temu uchwalono Konstytucję 3 maja. W naszym mieście jak co roku obchodzono uroczystości związane z naszym narodowym świętem. Ojczyzna jest domem, domem w dużej skali, w którym się zakorzeniamy po to, aby osiągnąć niebo. Pamiętajmy, że patriotyzm to praca u podstaw, że być patriotą to być dzisiaj konfederatem wierności. To, że spotykamy się tu dzisiaj, jest naszym świadectwem, że jesteśmy silnym, ukształtowanym przez liczne wydarzenia historyczne narodem. Ojczyzna jest darem i zadaniem, powiedział w Watykanie w 1981 roku święty Jan Paweł II. W dzisiejszym dniu słowa te mają wyjątkową wymowę. Dwa kolory i wiele z nim skojarzeń, biel i czerwień. 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Święto jest młode, ma dopiero 12 lat, czyli tyle, ile nasza obecność w Unii Europejskiej. Dzieci z łańcuckich przedszkoli uczcili ten dzień 29 kwietnia na łańcuckim rynku. Nasza flagę? I kiedy? Gdzie? Jakie święto? Na święta. Na święta? A jakie święta? Święto flagi. A gdzie wtedy taką flagę umieszczamy? Na balkonie. W domu też wywieszacie flagę? Tak. Z jakich kolorów się składa? Biało-czerwona. W przedszkolu też zawieszacie flagę? Tak. Jaką szkołę wybrać po gimnazjum? To jedna z poważniejszych decyzji, przed jakimi staje nastolatek. Żeby nie żałować wyboru, dobrze wcześniej poznać wszystkie dostępne opcje. Taką możliwość dają coroczne powiatowe targi edukacyjne. Tym razem starostwo i szkoły zorganizowały je w łańcuckim MDK-u 26 i 27 kwietnia. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej młodzież może już składać. Z wyborem nowej placówki wielu tegorocznych absolwentów gimnazjum będzie jednak czekać prawie do końca czerwca. Dla niezdecydowanych nastolatków powiatowe targi edukacyjne są nie do przecenienia. W jednym miejscu można porównać ofertę wszystkich szkół z regionu i trzeba przyznać, że jest w czym wybierać. Jak byś zachęciła młodszych kolegów, żeby tutaj właśnie na ten kierunek przyszli? Reklama to dźwignia handlu, no nie? A teraz reklama jest wszędzie. Więc serdecznie zapraszam. Bardzo interesujący kierunek. Dużo się uczymy programować. Pneumatyki, hydrauliki, elektroniki. Dużo ogólnie jest, jakby nie było też nauki, ale później się to owocuje dużą wiedzą i pracą w
przyszłości? Przede wszystkim atmosfera. I to, jak się wszyscy podchodzi są do na siebie życzliwi i można się naprawdę z każdym dogadać. I to jest fajne w naszym liceum, że nie ma tak naprawdę takiej sztywnej atmosfery. Uczniowie pokazywali, wyjaśniali, częstowali i zachwalali, bo konkurencja nie śpi. Z roku na rok stoiska stają się więc coraz bogatsze, lepiej zaopatrzone i przykuwające uwagę kilkuset gimnazjalistów. Podoba mi się to, że mamy możliwość praktyk wyjazdowych, praktyk na terenie Polski, ale także i praktyk poza granicami Polski, między innymi Włochy, Turcja, Grecja. A gastronomia teraz w modzie w sumie, nie? Tak, jest to bardzo chodliwy kierunek, łatwo jest dostać pracę. Co do naszego kierunku, czyli wojsko, to jest bardzo fajnie, jeżeli ktoś się tym interesuje od początku. No, mamy różne fajne zajęcia, mamy wyjazdy, różne poligony, survivale. Wyjazdy do jednostki, do Rzeszowa. Mamy samoobronę, mamy basen, pływamy, mamy przysposobienie wojskowe. No i naprawdę jest bardzo fajnie, więc zapraszamy. Uczniowie zespołu szkół na Podzwierzyńcu szczególnie mocno podczas targów reklamowali nowy profil strażacki. Tłum młodych ludzi w MDK-u można było wykorzystać także w inny niż rekrutacja sposób. Uczniowie drugiego LO jak co roku zbierali datki na podkarpackie hospicjum dla dzieci, a gospodarze instytucji pytali uczestników o opinie i marzenia związane z życiem kulturalnym w mieście. Wśród mnogości atrakcji na targach nie można też zapomnieć o opiniach głównych zainteresowanych, bo przecież to dla nich całe zamieszanie. Dziewczyny, zainteresowało Was tutaj coś dzisiaj w MDK-u? Tak, bo ja w ogóle nawet nie wiem, gdzie mam iść do jakiej szkoły i dzięki temu mogę po prostu zobaczyć prezentację tych szkół. Myślisz, że potrzebne są takie targi? Tak, jak najbardziej, żeby niektórzy uczniowie mogli się zdecydować, do jakiej szkoły mogą iść. Wybrałeś swoją szkołę przyszłą, czy tak? Jeszcze nie wiem. Tutaj może coś znajdę. Ale czy w sumie targi to jest dobry pomysł, taki tak. Dla ludzi niezdecydowanych. Tak, coś ciekawego? No nie wiem. No. Żadne stoisko? Jeszcze nie. Dopiero żeśmy przyjechali niedawno. Aha, więc dopiero się musisz rekonesans zrobić i tak dalej. A ty wiesz, jaką szkołę chcesz wybrać? No jeszcze nie jestem do końca pewien. Większość młodych jeszcze nie stresuje się wyborem nowej szkoły. Zaczęła się wiosna, do końca gimnazjum jeszcze kawałek. Kogo bardziej pociągnie za sobą gastronomia, a kogo wojsko, przekonamy się we wrześniu. Nam podobało się wszystko. 10. Pułk Strzelców Konnych. W Łańcucie uczymy się o nim od dziecka, znamy jego historię i bohaterów. Co roku pamiętamy i świętujemy, a kwiecień to miesiąc szczególny, kiedy pamiętamy o żołnierzach 10. PSK. Wzywam Was, Strzelcy Konni, począty w 1944 roku na polach bitewnych Normandii. Chwała bohaterom! Salwo! 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 Ponad 3000, tyle udało się zebrać podczas wielkiego koncertu charytatywnego Gramy dla Mai. Ze względu na chorobę Mai nie było na koncercie, ale dobrze wiedziała, że to wszystko dla niej. Takie akcje pokazują, że mamy otwarte serca i jesteśmy wrażliwi na krzywdę innych. Dwulatka od ponad roku zmaga się z ciężką i rzadką chorobą genetyczną. Choć choroba jest nieuleczalna, odpowiednio prowadzona daje szansę na w miarę zwyczajne życie. Jeszcze w szpiku miała 1 października, jest dużo lepiej, wyniki Mai się bardzo poprawiają i wszystkie hematologiczne problemy, które były naprawdę spore, zaczynamy o nich powoli zapominać. Ciągłe pobyty w szpitalu, przejazdy, leczenie i rehabilitacja, czy dostosowanie pomieszczeń i prowadzenie diety. To wszystko generuje duże, comiesięczne koszty. Poruszona historią Mai redakcyjna koleżanka nie zastanawiała się długo i wzięła sprawę w swoje ręce. Przy pomocy wielu osób i ogromnego wsparcia z zewnątrz zorganizowała koncert charytatywny specjalnie dla Mai. Ja jestem do tej pory w szoku, że tyle ludzi w ogóle zaangażowało się w tą akcję, bo przychodzili do nas z tego dnia na tydzień, coraz więcej ludzi przychodziło i pytało się, jak mogę pomóc, co mogę dać, z czym
mogę do was przyjść i naprawdę od takich drobiazgów, małych haftów, po suknie ślubne. Takie rzeczy, które są naprawdę bardzo wartościowe i ludzie zaczynają opowiadać też swoje historie, swoich jakichś takich przeżyć naprawdę ekstremalnych. I takie rzeczy też spajają nas na jako wspólnotę mieszkańców, naszą tutaj lokalną, że powinniśmy jednak czuć się tą jednością i powinniśmy na siebie nawzajem zwracać większą uwagę. W Łańcucie już po raz drugi odbyła się zbiórka na rzecz chorej Mai. Na szczęście zawsze pojawiają się ludzie, którzy chcą bezinteresownie pomóc. Tak jak gwiazdy koncertu The Free Bone Brothers oraz Mariah Woods. Zagraliście dla Mai, często podejmujecie takie tematy, charytatywne koncerty? Rzadko? Nie, to był właściwie... Co was zainspirowało? Nie wiem. Napisaliście, że jest taka akcja, so myślę, spoko, nie jesteśmy w trasie, nie gramy nigdzie indziej, możemy zrobić coś takiego. Szkoda właśnie, tak jak powiedziałeś, że nie było wystarczająco dużo ludzi, że sala nie była pełna i wszyscy nie zgubili portfeli, bo wiadomo, wtedy by się przydała kasa dla Mai, ale myślę, że coś tam się udało zrobić. Nasza płyta poszła za 1,5 stówki. Bawiliśmy się super koncert. Tak. Byliśmy z Marcinem na ich pierwszym koncercie i od tamtej pory zawsze im kibicujemy, zawsze jesteśmy na każdym koncercie i wspieramy chłopaków jak tylko możemy. Powiem tak, jestem na tym zespole, gdziekolwiek mają koncert. Bardzo lubię ten zespół, głównie dla nich tu przyjechałem. Wspaniała atmosfera, gorące serca i mnóstwo atrakcji, m.in. licytacja, piaskowe animacje, kiermasz, mała gastronomia, usługi masażu. Wszystko to sprawiło, że koncert ten był wyjątkowy i niepowtarzalny. Bardzo mi się podoba, bardzo fajna inicjatywa. Fajnie. A co ci się najbardziej spodobało? Obrazy. Jak malinowali piaskiem. Co prawda nie ma może tak wiele osób, jakbyśmy się spodziewali, ale rzeczy rzeczywiście idą i ludzie dają więcej niż tego wymaga cena, a to jest bardzo miłe z ich strony. Mai nie było na koncercie, ale była jej mama, dzielnie wspierana przez najbliższych, którzy przyszli razem z nią. Jestem w szoku, już 2 razy się dzisiaj popłakałam. Naprawdę to jest dla nas bardzo duże wsparcie i nie spodziewaliśmy się po prostu tego. Koncerty były wspaniałe i naprawdę ci, którzy nie byli, nie żałują. Dzięki datkom i aukcji przedmiotów darowanych m.in. przez artystów, firmy i ludzi, którzy często oddawali swoje najcenniejsze pamiątki, udało się zebrać około 3200 zł. Każdy taki gest to nadzieja na lepsze życie Mai. Wobec niżu demograficznego szkoły walczą o każdego ucznia. Organizują dni otwarte i specjalne prezentacje w gimnazjach. Kuszą dodatkowymi zajęciami, ale czy dobra szkoła naprawdę musi się reklamować? Przeglądają oferty, zbierają opinie znajomych i wędrują od szkoły do szkoły. Bardzo często to na rodzicach spoczywa główny ciężar wyboru miejsca edukacji dziecka. Młodzież często jednak ma wyrobione swoje zdanie i dokładnie wie, do jakiej szkoły złoży dokumenty. Aby potwierdzić swój wybór, odwiedzają placówki i rozmawiają ze starszymi kolegami. Nie ma to jak opinia absolwenta. Chodziliśmy do tej szkoły. Razem do klasy. W tej klasie mieliśmy język polski z panią dyrektor. Bardzo nam się podobało. Jakie będzie najfajniejsze wspomnienia z tej szkoły? Oj, na pewno wycieczki szkolne, klasowe, to jest naprawdę coś, co zapamiętamy. I same lekcje, sama atmosfera, praca w kabarecie, znaczy praca, współpraca z kabaretem. To zabawa. Tak. Z chórem, śpiewanie na różnych konkursach, same miłe wspomnienia. Kontynuują nasze tradycje kabaretowe i mam nadzieję, że dalej będą osiągać takie liczne sukcesy. I myślę, że ogólnie w każdej dziedzinie znajdzie tu ktoś coś dla siebie. Każdy się tu może rozwijać w każdej, myślę, dziedzinie. Wchodząc do gimnazjum nr 2 na Podzwierzyńcu, nie musieliśmy pytać, czy warto wybrać tę szkołę. To widać od razu. Uczniowie sami przekonywali, że są najlepszą placówką w mieście. Nauka nie skupia się tylko na tym, na siedzeniu w ławce i słuchaniu nauczyciela, ale też poprzez różne doświadczenia i kółka możemy rozwijać swoje zainteresowania. I potem, tak jak na przykład dzisiaj na Dniach Otwartych, prezentować je dla innych szkół. W naszej szkole również organizowane są tygodnie przedmiotowe. Ostatnio odbył się tydzień matematyczny, były konkursy sudoku, rysunków matematycznych, także... O, właśnie, akurat na schodach, specjalnie na Dni Otwarte, nauczyciele przykleili wzory różne, aby uczniowie mogli zobaczyć, że w naszej szkole jest naprawdę kreatywnie. W naszej szkole przede wszystkim każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy kabaret, świetny kabaret NP, mamy kółka muzyczne, mamy kółka z każdego przedmiotu.
Można także tańczyć, ostatnio pojawiła się zumba, no i sportowa hala sportowa się tworzy. Naprawdę wszyscy się lubią, wszyscy się znają. Jest jeszcze wysoki poziom, nauczyciele, naprawdę bardzo zgrana szkoła. Szkoły kuszą, bo dobra oferta i poziom to dla nich być albo nie być. Po zakończeniu oficjalnej części związanej z dniem otwartym w gimnazjum, uczniowie oprowadzili młodszych kolegów po budynku, prezentując poszczególne pracownie oraz pozostałe pomieszczenia, a także opowiadając o tym, co dzieje się w szkole, nie tylko od święta. Mimo, że niszczymy czasami sprzęt szkolny, nasi nauczyciele są bardzo do nas wyrozumiali i pomagają nas, wspierają nas w trudnych chwilach, możemy się do nich zwrócić. Wszystko się rozchodzi od nauczycieli. Nauczyciele są dla nas tacy mili i wyrozumiali, że nawet jak czasem coś złego się stanie, to nie są tacy ostrzy, jak się wydaje. Każdy z nauczycieli ma indywidualne podejście do ucznia. Nasza szkoła nie jest bardzo liczna. Nas jest mało, każdy zna każdego. Każdy nauczyciel zna możliwości każdego ucznia i się do nich dostosowuje i je powiększa w jego właśnie zakresie. Kadra nauczycielska to kolejny bardzo mocny atut tej szkoły. Są wymagające, ale w takim miłym tego słowa znaczeniu. Teraz widzimy, że to było potrzebne. No, może wtedy tego nie docenialiśmy, ale teraz już naprawdę widać efekty. Polecacie? Tak, polecam. Szóstoklasiści przekonani? Wybór i tak należy tylko do Was. Dyskusje na temat pomnika, który podzielił miasto na zwolenników i przeciwników rozbiórki, toczone były od kilku tygodni. Na ostatniej sesji radni miejscy podjęli ostateczną decyzję i jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie rozbiórki pomnika zlokalizowanego na Łańcuckich Plantach. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.